Honda HRG 536, czyli obiekt, maszyna, która trafi w nasze zainteresowania w momencie, gdy poszukujemy dużego, mocnego i markowego sprzętu, który posiada wiele innowacyjnych rozwiązań i oczywiście marzenia te o zakupie mają sens tylko wtedy, gdy będziemy przygotowani na wydatek za podstawową wersję rzędu 3450 zł. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Zatem jak można się domyślić, dziś testowi poddam Honda HRG 536, zwaną też często jako seria Honda Easy. Tutaj konkretnie mam model C7. Aktualnie w sprzedaży jest C8, ale spokojnie, różni się ona tylko nowszą wersją silnika. Tam jest Honda GCV170, tu jest GCV160. Przy okazji tamten silnik jest również nieco mocniejszy. Pozostałe rzeczy w tej kosiarce są niezmienione, zatem tym testem na spokojnie można się posiłkować, rozważając zakup tego modelu. Model 536, czyli wersja o szerokości roboczej 53 cm, on występuje w dwóch wersjach. Taka, jaką tutaj posiadam, czyli VKEA, to jest wersja bez elektrycznego rozrusznika za kwotę 3450 zł. Jest również wersja z dodatkowym elektrycznym rozrusznikiem w tym miejscu i akumulatorem. I tutaj się macam po kieszeniach, gdyż miałem zapisane, ile kosztuje. Wersja z elektrycznym rozrusznikiem 3790 zł, więc jest o ten rozrusznik właśnie to droższa. Poza tym niczym się nie różnią. Taką najbardziej rozpoznawalną cechą tego produktu jest między innymi fabryczna na wyposażeniu zintegrowana wkładka do funkcji mulczowania. Może to troszkę brzydka nazwa, bardziej bym to określił możliwością zasłonięcia wyrzutu, co zgodnie z instrukcją daje nam możliwość po przesunięciu przesłony w to miejsce mulczowania trawy, a po ustawieniu w tym miejsce możliwości zbierania trawy do kosza. Teraz postaram się pokazać, jak wygląda praca tej przesłony od środka. Teraz będę tutaj używał tej przesuwki. I tak jak widać, teraz w funkcji mulczowania mamy tutaj wyrzut kosiarki zamknięty. Bardzo fajna rzecz, ponieważ dodatkowo nie musimy przechowywać gdzieś w garażu, w pomieszczeniu gospodarczym zaślepki. Jest ona na stałe umiejscowiona w kosiarce, dzięki czemu mamy pewność, że nam nie zginie i w dowolnym momencie mamy możliwość szybkiego przełączenia między poszczególnymi funkcjami. To jest taka jedna z rozpoznawalnych cech właśnie to modelu HRG 536. Drugą jest napęd Smart Drive, czyli tutaj mamy hamulec bezpieczeństwa, więc tę dźwignię musimy trzymać, by nasz silnik pracował. Jeśli puścimy tę dźwignię, silnik się zatrzyma, więc podczas pracy tutaj za pomocą kciuków, czy to lewego, czy prawego, możemy sobie zwiększać stopniowo prędkość poruszania się samej maszyny. Dodatkowo ten panel, jeśli ktoś po prostu czuje, że jest mu tu troszkę niewygodnie, można w dowolnej pozycji regulować, startując nawet odtąd, poprzez obniżanie go nawet do takiego poziomu, jeśli ktoś po prostu woli sobie bardziej regulować w tym położeniu tę regulacją. Trzecią rozpoznawalną cechą tej maszyny są właśnie dwa ostrza tnące. Dwa ostrza mają tę zaletę, że nie tylko z podwójnymi ostrzami trawa jest lepiej rozdrabniana, gdyż elementów, które nacinają te źdźbła trawy, jest więcej. Drobniejszą trawę łatwiej wrzuca nam przez to do pojemnika na trawę, przez co właśnie to zbieranie do kosza również jest tutaj bardziej precyzyjne. Dodatkowo Honda dokłada tutaj tak troszeczkę na wzór kosiarek Toro Recycler taki element z tworzywa, który ma nam za zadanie podbijać tą trawę, aby ona nie krążyła tylko po górnej części obudowy, ale była zrzucona również na dół i tu w następnej kolejności była docinana przez ostrze, aby to mulczowanie było jeszcze dokładniejsze. Te trzy wyróżniające tę maszynę cechy z pewnością nadają jej dużo atrakcyjności. Niestety w wielu podstawowych elementach ta maszyna troszeczkę odstaje od konkurencji. Przede wszystkim jeśli chodzi o regulację wysokości kół, jest ona stopniowa na każde koło, czyli jeśli chcemy zmienić wysokość, to trzeba do każdego koła podchodzić i indywidualnie regulować, zmieniać jego wysokość, choć to rozwiązanie również ma swoich zwolenników. Ja jednak wolę, jak to wszystko jest klasycznie rozwiązane za pomocą jednej dźwigni. Wiele osób też ma zamiłowanie do dużych kół na tylnej osi. Tutaj niestety, mimo że są one napędowe, są tej samej średnicy, co koła na osi przedniej. Wysokość rękojeści można w bardzo szybki sposób zmienić, po prostu przesuwając te pokrętła w tę pozycję i następnie możemy wycelować je w otwór poniżej i mamy tutaj dwie możliwości regulacji wysokości lub po położeniu tych rękojeści na maszynie. Zajmuje ona teraz zdecydowanie mniej miejsca. Niestety, choć wielu producentów oferuje taką możliwość, by po złożeniu rączek dało się ustawić kosiarkę tak jakby tym przednią częścią do góry, w Hondzie niestety takiej możliwości nie ma. Te rączki wystają tutaj niezbyt dużo i blokuje nam nawet taką możliwość tutaj klapa. Nawet jeśli chce to zrobić tak na siłę,
Całość po prostu ciężaru stoi w dolnej części na klapie, więc nie na obudowie, co może ją po prostu uszkodzić, więc jest to za bardzo rozwiązanie, którego nie można stosować. Element, za który prowadzimy kosiarkę w tym miejscu, nie jest wykończony żadnym wygodnym, miękkim materiałem, natomiast tutaj ta dźwignia jest spłaszczona w tym miejscu, także w sumie trzyma się ją przez to nieco bardziej komfortowo. Podczas pracy nie pije ona jakoś tam mocno, zatem myślę, że tutaj jest to rozwiązane całkiem ok. Co prawda, aby opróżnić nie tak mały pojemnik ze skoszonej trawy, musimy tutaj użyć obydwóch rąk, natomiast mieści się pojemnik bez problemu między tymi rączkami, zatem jego opróżnianie jest przez to prostsze, w ten sam sposób można go również zapiąć, zatem jest to czynność całkiem dobrze rozwiązana. Po zdemontowaniu kosza pozostaje tutaj około 10 cm wolnej przestrzeni, przez którą, jeśli zdecydujemy się wyrzucać trawę do tyłu, będzie wydostawała się właśnie to skoszona trawa, zatem jest to powierzchnia całkiem duża, choć jak na tę szerokość maszyny mogłaby być również nieco większa, wydaje mi się, że w starszym modelu ta klapa była wypuszczona nieco dalej. Pojemnik na skoszoną trawę wykonany jest z grubego materiału, chociaż w żadnej części nie jest dodatkowo przesłonięty, więc tak naprawdę jeśli będzie się tutaj wydostawał jakiś pył, to będzie się on wydostawał z każdej możliwej strony, tylko właśnie nie na dole. Prosta stalowa obudowa, bez jakichś tam niepotrzebnych dodatków, czy to aluminiowych, czy stworzywa, oraz dość prosta konstrukcja, wpływa pozytywnie na masę własną, która w tym modelu mierzy 36,8 kg. Silnik to 2,7 kW mocy. Sprzęt, który tutaj prezentuję, jest z 2015 roku. Pojawiły się jakieś pierwsze usterki, zatem będę mógł również wspomnieć o wadach tego sprzętu. Choć niektórzy mogą wydawać się troszeczkę zaskoczeni, przecież to jest produkt Hondy, zarówno w kwestii silnika, jak i obudowy, więc spodziewali się być może czegoś więcej. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że seria HRG jest podstawową serią Hondy, więc jeśli ktoś oczekuje jakichś jeszcze mocniej oryginalnych rozwiązań, czy takich udogodnień jak sprzęgło noża, czy też napęd hydrostatyczny, to wtedy należy celować w serię HRX, która nie bez powodu, patrząc na tę samą moc i szerokość roboczą, jest o co najmniej 1000 zł droższa, a nie wspominam jeszcze o profesjonalnej serii HRH. O ile jest lekka, przyjemnie się nią bardzo manewruje, napęd jest szybki, zatem koszenie pracy, tutaj teraz wrzucę jakieś ujęcie, naprawdę na pełnej prędkości koszenie jest żwawe, zatem tutaj również nie ma się do czego doczepić. Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie, no może nie przeszkadza kompletnie to klikanie w kołach, które jest normalne w tym modelu, natomiast z lekko większym oporem przeprowadza się tą maszynę do tyłu, ponieważ musimy wtedy wprowadzić w ruch cały napęd, gdyż tutaj wewnątrz przekładni nie ma żadnego włącznika i cała oś napędowa obraca nam wszystkimi kołami zębatymi w napędzie, co sprawia, że opór podczas takiego cofania jest nieco większy. Spokojnie te koła się nie zatrzymują i wiadomo, tak często nie musimy z tej możliwości korzystać, ale jest wiele osób, które na to patrzy i tutaj jest to niestety troszkę utrudnione. W przednich kołach chociażby poskąpiono o łożyska. Nie ma tutaj żadnego ułożyskowania. Koła są po prostu, mają odpowiednio otwór na środku, więc jeśli pojawi się jakiś luz, to trzeba po prostu wymienić całe koła. Niestety obręcze kół są w pełni plastikowe, zatem również przez to szybciej się ścierają i tak po prostu brzydko się rysują. Spójrzcie, jak tylne koło, które jest tutaj fabryczne, i jedno i drugie, jak mocno jest przez to wytarte. Korozja obudów z Hondy HRG, no również jest tematem dość poważnym. Ten egzemplarz ma 6 lat, zatem tutaj prawdę mówiąc nie jest tak źle. Ja wiem, że na nagraniu będzie to po prostu wyglądało strasznie, ale spokojnie, tutaj jeszcze daleko do jakichkolwiek dziur. Myślę, że nawet z korozją jest tutaj troszeczkę lepiej niż w tym mniejszym modelu 466, ale z pewnością mogłoby być również lepiej. Może troszeczkę odstraszać w tylnej części, odsunę trochę kamerę, ta tutaj plastikowa osłona, ale przyjrzyjcie się, że została ona wykonana z całkiem grubego tworzywa, które w żaden sposób tutaj nie jest w stanie się nawet poddać takim specjalnym ugięciom za pomocą mojej ręki. Natomiast choć Honda w przyszłości nawet w modelu HRG oferowała fajny trzybiegowy napęd z taką bardzo dużą przekładnią i ma modele HRX z przekładnią hydrostatyczną, to tutaj mamy napęd, który niestety jest prawie całkowicie zasłonięty zregulowaną prędkością za pomocą naciągu paska. Czyli tamta dźwignia, którą porusza się prędkość napędu, jest po prostu w tym miejscu jest zaczepiona linka i poprzez coraz mocniejsze napięcie paska nasza kosiarka zaczyna się szybciej poruszać, więc ta regulacja prędkości jest przez to taka umowna, gdyż wytracamy właśnie prędkość na uślizgu paska, a pełną prędkość osiągamy właśnie to przez jego całkowite napięcie. Natomiast powiem, że z racji obecności stalowych kół, zarówno na przekładni napędowej, jak i tutaj na wale,
to na przekładni napędowej jest dość duża i tak żywotność tego paska jest całkiem duża. Niestety Honda też uparcie cały czas nie stosuje łożyskowania osi napędowej, tylko takie tuleje z tworzywa, które również z czasem potrafią się wypracować i powstaje tutaj w tym miejscu taki luz, co po prostu wpływa na to, że luz jest w całym kole, w całym mocowaniu koła i co w późniejszym etapie, gdy naprawdę już jest bardzo mocno źle, jeśli ktoś o to nie zadba, potrafi nam po prostu przeskakiwać koło zębate w kole, co sprawia, że po prostu na jedno koło, a później na dwa nie mamy napędu. Zatem przypominam, że ten egzemplarz ma na chwilę obecną już 6 lat i jak widać po kołach już troszkę popracował, także ma już prawo mieć pewne elementy nieco zużyte, aczkolwiek taki luz, jeśli chodzi o rączki, spowodowany właśnie tymi błyskawicznymi pokrętłami do szybkiego składania, no troszeczkę jednak razi w oczy. Poza tym ta maszyna ma 6 lat za sobą i wciąż technicznie jest na tyle sprawna, że jeszcze z pewnością te kolejne 6 lat posłuży choć być może już w nieco lżejszych warunkach. Ja mam tutaj głównie niesmak, ponieważ wielu potencjalnych nabywców z pewnością będzie zadowolonych. Mam tutaj niesmak, ponieważ model 46 czy 41 od Hondy jest taki zdecydowanie bardziej udany. Tamta konstrukcja jest jakoś tak bardziej przemyślana. Nawet w kwestii mocowania samych kół, regulacji tych wysokości, czy też jeszcze takiej większej zręczności, nieco lżejszemu cofaniu właśnie do tyłu całą tą maszyną, to tamten model uważam za taki wzór i gdybym potrzebował kupić kosiarkę spalinową, taką niewielką, to chyba właśnie taką Hondę HRG466 bym kupił, która przy okazji ma również całkiem atrakcyjną cenę, a tutaj ten produkt jest już naprawdę dość drogi, ponieważ niemal 3,5 tysiąca złotych to nie jest mało, nawet jak na wyposażenie, które oferuje, ale już jakoś tak w porównaniu do konkurencji to po prostu mocno się ta maszyna nie wyróżnia. A na zakończenie krótki pokaz możliwości tej maszyny, więc zobaczcie, jaka jest pełna prędkość, bez żadnego przyspieszania czy też zwalniania materiału, jak pracuje ona w trybie mulczowania trawy i zbieraniu trawy do kosza, chociaż wybaczcie, mamy dopiero początek kwietnia, trawa jeszcze nie zdążyła urosnąć na tyle, by zdołać ją dobrze przetestować. Wybaczcie, ale więcej za bardzo to nawet nie mam co kościć. Sprawdzimy teraz mulczowanie.